Pan prezes Kaczyński na razie nie wyrzuci posła Czarneckiego juniora z PiSu. Chodzi o tego posła, który upojony chwilą z napojem spał niedaleko przystanku autobusowego, skasowany jak bilet. Później był skacowany, ale nie jak bilet. Przedstawiciel kierownictwa PiS powiedział, że na razie wystarczającą karą jest zawieszenie w prawach, tu może śmiesznie zabrzmi, członka. Pan prezes czeka teraz na wyjaśnienie i deklarację, że taka sytuacja się nie powtórzy. Pan prezes liczy, że Czarnecki junior wyrazi skruchę i podda się terapii. I już do tego doszło, słuchajcie, bo inkryminowany poseł stawił się u pana prezesa, z tym, że konieczny był tłumacz. Ten zawieszony członek wszedł dumnie do gabinetu prezesa PiS i powiedział: tłumacz mówi: dzień dobry, wodzu. Bardzo przepraszam za incydent z moim udziałem. Cicho. Pan prezes zobaczy, no, tłumaczy, że to się chyba nie powtórzy. To nie była moja wina, tylko ten alkohol był mocny. Kto mógł przypuszczać, panie prezesie? To przez Tuska, który jest zły, bo sprzyja Niemcom i prowadzi proputinowską politykę, szuja jedna. A się złapie, ja jeszcze byłem z sukcesem. Terapię już, panie prezesie, odbyłem z sukcesem. Tłumaczy, już ten sukces nawet oblałem. Prezes na to mówi: to dobrze, przyjmuję skruchę, idź i nie grzesz więcej. No i tłumaczy, grzesz więcej. Radością i uściskom nie było końca. Pan prezes podobno zdecydował, żeby dać młodemu Czarnieckiemu jakąś posadę w spółce, żeby się nie rzucał w oczy i spał po gabinetach, a nie na ulicy. Rozumiecie to? Nie.